Joanna Przetakiewicz od lat z powodzeniem kreuje wizerunek kobiety sukcesu. I cóż, sukcesów trudno jej odmówić. Założycielka marki La Mania może pochwalić się wpływowymi znajomościami, a jej różnego rodzaju projekty zdobywają uznanie w branży. Od jakiegoś czasu celebrytka dzieli się swoimi przepisami na szczęście z innymi kobietami. Jak przekonuje, pieniądze dają szczęście, a na pewno daje je niezależność finansowa. Luksusowe życie Przetakiewicz na Instagramie śledzi już ponad 500 000 internautów. Aktywistka i hedonistka relacjonuje tam nie tylko projekty zawodowe, ale też rodzinną codzienność. Na prywatnych zdjęciach u Przetakiewicz najczęściej gości jej mąż, Rynkro Ojens. Para pobrała się w 2020 roku. Wcześniej biznesmenka była związana z Janem Kulczykiem. Po raz pierwszy wyszła za mąż, mając zaledwie 20 lat. Małżeństwo przetrwało 16 lat. Przetakiewicz i jej pierwszy wybranek doczekali się trzech synów, Aleksandra, Filipa i Jakuba. Celebrytka nie ukrywa, że ma dobre relacje z dorosłymi synami, którzy tak jak ona prężnie rozwijają się zawodowo. W jednym z niedawnych wywiadów przyznała, że wszyscy studiowali w USA i mają ogromną pasję do pracy. Ostatnio Przetakiewicz pochwaliła się na Instagramie najmłodszym synem, Jakubem. Oboje lecieli samolotem do Londynu. Mój najmłodszy syn jest najbardziej luźny, radosny, mówiła we wspomnianym wywiadzie. O życiu prywatnym i zawodowym Jakuba nie wiadomo za wiele. Mężczyzna jest związany z Pauliną. Jego partnerka zajmuje się księgowością w La Manii. Widzicie podobieństwo między Jakubem a jego mamą.